Witam Państwa bardzo serdecznie w Koliber TV. Witam Państwa bardzo serdecznie jeszcze raz w Koliber TV w nowej serii naszego kanału, a więc Koliber Samorządowo. Dziś gościmy w ramach pierwszego odcinka w Starostwie Powiatowym w Rawiczu, a naszym tutaj gościem w ramach Koliber TV, zaś my gościmy właśnie u Pana, jest Adam Sperzyński, starosta powiatu rawickiego. Tak jest. Witam, dzień dobry. Panie starosto, pierwsze takie pytanie, żeby może przybliżyć naszym oglądającym specyfikę też powiatu. Jak pan uważa, czy jakby powiat rawicki, a także sam Rawicz, można porównać w zakresie tego, jakich mamy wyborców, jakie są nastroje polityczne do całej Polski, do tego, że istnieje wielka wojna, czy też może jest troszkę inaczej, bardziej niż właśnie w Polsce powiatowej? Przykład chyba od nas idący z powiatu rawickiego jest taki, że można współpracować niezależnie od opcji politycznej. Ciekawostka jest w tej kadencji Rady Powiatu taka, że nie mamy ani klubów radnych, ani takiego ścisłego podziału na koalicję i opozycję, więc wydaje mi się, że w każdym samorządzie można stworzyć ludzi działających przede wszystkim na dobra społeczności, na dobra danego samorządu, ale jeżeli chodzi oczywiście o samo miasto, czy samą gminę, czy dalej idąc powiat, to tu też są pewne podziały polityczne. No, przykład ostatnich wyborów parlamentarnych pokazał, że no, dosyć silnym poparciem cieszyło się Prawo i Sprawiedliwość, tak jak w całym kraju tutaj miał dobry wynik też w wyborach, ale z kolei też na pewno inne partie pokazały też swój głos, tak, no, poparcie Koalicji Obywatelskiej było dosyć spore, też porównywalne, ono też troszeczkę odbiegało od wyników krajowych i tutaj no, myślę, że jest też, ja to też odczuwam i widzę, że społeczeństwo w jakiś sposób też ta linia podziału przebiega, tak? Że część osób faktycznie, no, jak to mówimy o tej wojnie polsko-polskiej, to u nas w jakiś sposób ona też jest. Natomiast myślę, że w samorządzie można mimo wszystko, znaczy my jesteśmy przykładem tego, że współpracujemy szeroko. Mamy tutaj radnych tak naprawdę na wejściu sześciu różnych ugrupowań, sześciu różnych klubów, a naprawdę większość uchwał przychodzi jednogłośnie. I ostatnie też uchwalenie budżetu było jednogłośne, więc można współpracować dla dobra samorządu, dla dobra powiatu. I ja zawsze mówię tak, zostawmy wojnę polsko-polską na poziomie Warszawy, Poznania, bo tam też sejmik, który jest jednak większa, wyższa szkoła jazdy, ale powiat już, chociaż też jeszcze często są zapędy na poziomie powiatu do takiej trochę upolitycznienia, czy próby szukania różnych konfliktów, to ja jestem absolutnie przeciwnikiem tego typu wojny, bo wojna jakby nie tworzy, nie buduje, to ona jest może dla mediów na chwilę fajna, tak, no bo coś się dzieje, gdzieś przykuwa uwagę, ale z niej nie wynika no, nic merytorycznego, bo jednak nas potem wyborcy mimo wszystko rozliczają za efekt, a kłótnia nie przynosi efektu. Rozumiem. A tak zapytam, ponieważ do wybory za pasem rozporządzenie w Dzienniku Ustaw już się pojawiło, tak czy zamierza pan startować ponownie? Tak, to ja już taką decyzję osobistą podjąłem, chcę kontynuować swoje misje w powiecie, oczywiście no, wyborcy nie wybierają starosty, a wybierają radnych do Rady Powiatu. Będę kandydował do Rady Powiatu Rawickiego z list trzeciej drogi, bo wiemy też, że już to będzie powtórzone z wyborów parlamentarnych, to ugrupowanie koalicyjne między Szymonem Hołownią i Polskim Stronnictwem Ludowym, więc jako trzecia droga będę, mam nadzieję, liderem listy rawickiej. Rozumiem. A tak w pełni szczerze, jakie trzy największe sukcesy oraz porażki minionej kadencji pan by ocenił z własnej perspektywy? Na pewno dużym sukcesem tej już, można powiedzieć, mijającej pomału kadencji jest po pierwsze bardzo duża liczba pozyskanych środków zewnętrznych i to zarówno środków krajowych i unijnych. I to był taki przykład też współpracy, tak? Ponieważ jak wiemy, no, w województwie wielkopolskim rządzi Koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przez ostatnie dwie kadencje mieliśmy na poziomie krajowym rządy Prawa i Sprawiedliwości, a my sięgaliśmy po środki zarówno krajowe, jak i środki tutaj regionalne i musieliśmy też jakby godzić czasami, wydaje się, rzeczy nie do pogodzenia, ale tak jak powiedziałem, samorząd jest przede wszystkim ma być skuteczny. Więc to, co powiedziałem, bardzo duża liczba środków, zarówno z Polskiego Ładu i z rządowych funduszy, czy rozwoju dróg, czy innych, to jest ponad 50, myślę, że pod 60 milionów, dokładnie to jeszcze policzymy i na pewno wszystkim powiemy, ale to ze środków unijnych, co nie jest takim już prostym zadaniem, tutaj dwa duże takie projekty, które realizowaliśmy, czyli budowa ścieżki rowerowej Rawicz-Osiek 17-kilometrowej, a z przejściem przez Rawicz około 20-kilometrowego odcinka, też no, bardzo dużej inwestycji, jednej z naszych największych, 20-kilku milionowej.
I to można powiedzieć po pierwsze pozyskiwanie środków, to taki duży sukces, no to umożliwiło dużo inwestycji, również ważna inwestycja na przykład no, modernizacja szpitala, tak, społecznie bardzo ważny temat, może często niedoceniany, ale jak jednak ktoś trafia do szpitala, to wtedy też w to w jakich warunkach jest leczony, to też jest kwestia kadry medycznej, w jakich warunkach ma pracować, to jest bardzo ważny społecznie mimo wszystko temat. Więc tych, to co powiedziałem, dużo pieniędzy na pozyskanie na zewnątrz daje tą szansę inwestycyjną, więc naprawdę w tej kadencji powiat bardzo dużo środków zainwestował właśnie w wydatki majątkowe, czyli inwestycje i to są na pewno sukcesy. I myślę, że też to co powiedziałem, pewnym sukcesem tak politycznie patrząc jest ta zgoda, którą się udało wypracować. Wcale nie było tak to pewne na samym początku, bo początek kadencji był taki dosyć trudny, ale w trakcie radni ja im powiedziałem właśnie w ten sposób, że pracujmy na dobro powiatu, skupmy się na celach i to w jakiś sposób w ogóle wyciszyło politykę, a skupiliśmy się właśnie na zadaniach i na merytoryce. Natomiast no, oczywiście każdy ma w swojej pracy, no, trzeba być szczerym i uczciwym, że nie są to tylko sukcesy. Myślę, że taką największą porażką, czy dla mnie takim tematem, który no, jest też trudny i żałuję, że tak się stało, ale powiem zaraz, że jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, to jest właśnie też kwestia pandemii, a po pandemii taki nas dotknął skutek niestety zamknięcia oddziału ginekologii i położnictwa, on jest formalnie zawieszony. Chcielibyśmy, aby on powrócił, to będzie trudne też, bo kadra medyczna niestety nam się też w jakiś sposób rozeszła, tak naprawdę to może mniejszym problemem jest pomieszczenie, ale kwestia właśnie kadry lekarskiej. Na pewno będziemy o ten temat walczyć, nie zostawiamy tego tak jak jest to w tej chwili, czyli zawieszonego oddziału. W jakim zakresie i kiedy uda nam się do tego wrócić na dzisiaj jeszcze, no, nie chcę też mówić na zasadzie obietnic bez pokrycia, ale jest to też jedno z naszych zadań na kolejną kadencję. I mam nadzieję, że jeżeli nawet nie oddział ginekologii położnictwa, to chociażby samego położnictwa, tak, chociażby samej ginekologii, o tak, bo położnictwo jest jakby teraz bardzo trudnym też obszarem, chociaż też oczekiwanym, ale chociaż sama ginekologia, czyli też pomoc kobietom też jest ważna. Zobaczymy, pracujemy nad tym tematem i to będzie duże wyzwanie, ale tak jak powiedziałem, niestety w tej kadencji nas to dotknęło. Wiem, że wiele mieszkanek też chciałoby rodzić blisko, tak, na miejscu, w tej chwili nie mają tej możliwości. No ale tak jak powiedziałem, to są też trochę przyczyny niezależne od nas. Gdybyśmy w 2018 roku sobie powiedzieli, czy nawet jeszcze do połowy 2019, tak, co się będzie działo w Polsce, nikt by w to nie uwierzył. Dzisiaj to się już też wydaje trochę, że to było dawno temu i zapomnieliśmy, ale to się działo i no niestety też takie skutki i ekonomiczne, ale dla nas takie właśnie społeczne nastąpiły. A czy oprócz tego wprowadzenia na nowo do działania oddziału ginekologiczno-położniczego szpitalu są jakieś takie sztandarowe cele, jakie Pan sobie stawia na kolejną kadencję? Tak, znaczy tutaj jeszcze jeżeli mówimy o jakimś pewnym rodzaju może niedosytu, bo to może trudno nazwać porażką, to chciałbym, żeby też na pewno lepiej działała komunikacja zbiorowa. To jest jakby problem wielu samorządów, zwłaszcza mniejszych, oddalonych od dużych miast. I pewnie to będzie też wyzwanie na kolejną kadencję. Chcielibyśmy, żeby właśnie tutaj, zgodnie zresztą z trendem, zachęcać ludzi do korzystania, przesiadania się z samochodu do środków zbiorowego transportu. Natomiast, żeby to działało, to najpierw musi być dosyć długa cierpliwość ze strony organizatora tego transportu, nakład finansowy, który umożliwi też realizację tego i to musi przez jakiś czas dobrze działać, żeby ludzie się przekonali i po prostu przesiedli. I to jest na pewno też temat, który u nas na dzisiaj no, nie działa tak, jakbyśmy chcieli, żeby działał. Oczywiście mamy linię Poznań-Wrocław, która otwiera nam tą możliwość na świat. I to jest jakiś pewien atut też Rawicza, ale już jak patrzymy na sytuację wewnątrz powiatu, tak, no to chociażby komunikacje między miejscowościami to jest jakieś utrudnienie. I to też można się potraktować jako taki mankament czy słabość, nad którą chcielibyśmy popracować. Natomiast oczywiście chcemy rozwijać dalej dobrze naszą infrastrukturę. No tu trzeba spojrzeć na kompetencje powiatu. Powiat zajmuje się chociażby szkołami średnimi. Tutaj bardzo duży postęp w zespole szkół zawodowych, no, nowe warsztaty, rozbudowana szkoła, ale to myślę nie koniec, bo mamy jeszcze trzy budynki, które są już istniejące i one też wymagają na pewno dostosowania, remontu, modernizacji. Mamy też zespół szkół specjalnych, który też czeka na swoją kolej, żeby dokończyć modernizację sali sportowej. Więc jest jeszcze szkoła w Bojanowie, która też kolejne tematy inwestycyjne czy remontowe są do zrealizowania. Więc na pewno będziemy starali się dalej kłaść nacisk na bazę oświatową. To jak już mówimy o wyzwaniach na nową kadencję, bo to realizowaliśmy i to chcemy realizować dalej. Oczywiście mieszkańcy na pewno oczekują
lepszej jeszcze infrastruktury drogowej. Powiat Rawicki ma 250 km dróg. Sporą część udało się wyremontować, też budujemy, rozbudowujemy sieć ścieżek, bo dzisiaj też ten element i turystyczny, i w celach transportowych w ramach gospodarki niskoemisyjnej, czyli też przesiadamy się w okresie letnim na przykład z samochodu na rower. To ma takie podwójne znaczenie i to też będziemy na pewno chcieli rozwijać. Mamy tutaj już złożony dzisiaj wniosek kolejny na budowę ścieżki na odcinku Osiek Dubin i to nam połączy już Rawic z Jutrosinem, więc stworzy kolejne możliwości dla mieszkańców. Natomiast to jakby to jest tylko jeden z elementów tej infrastruktury drogowej. Będziemy chcieli też modernizować na pewno więcej, też nie tylko budować rowerową, ale cały czas remontować, przebudować, rozbudować samochodową, czyli drogową, ale też oczywiście zwiększać bezpieczeństwo pieszych. Jeżeli tylko środki na to pozwolą rządowe czy unijne, to na pewno będziemy aplikować i starali się te plany dalej realizować. No i też pamiętajmy, że mamy jeszcze tą sferę opieki społecznej, tutaj mamy domy pomocy społecznej, one też wymagają pewnych nakładów inwestycyjnych. Dokładnie. Także tych zadań na pewno nam nie zabraknie, one są dość szerokie. I oprócz tego oczywiście są inne zadania, chcielibyśmy, aby też nasze środowisko życia było czyste, więc tutaj też na pewno będziemy zwiększać efektywność energetyczną naszej infrastruktury, tak, wchodzić w jakieś projekty związane z bioróżnorodnością, więc kolejne nasadzenia, a być może jakieś też zakładanie parków, czy też właśnie związane z infrastrukturą, którą posiadamy, którą też można jeszcze lepiej wykorzystać, bo mamy w swoich zasobach nawet takie ciekawe miejsca, które dzisiaj są nieodkryte, jak chociażby park w Osieku przy Domu Pomocy Społecznej, z niego można stworzyć naprawdę świetne miejsce dla mieszkańców. A czy uważa Pan w kontekście na przykład transportu zbiorowego? Czy była możliwość, że na przykład aglomeracja Kalisko-Ostrowska z takimi inicjatywami wychodzi w kontekście nawet kolei aglomeracyjnej i w tym i troszkę wejścia tutaj pod opiekę kolei wielkopolskiej, z taką kolej właśnie prowadzą w Poznaniu. Czy uważa Pan, że szansa na coś takiego byłaby w powiecie rawickim, gdyby znalazły się środki w ramach na przykład szybkiej kolei dojazdowej do kolei dużych prędkości, aby stworzyć taką nawet nieco linię czy sieć połączenia Leszno-Rawicz-Ostrów-Kalisz w postaci szybszej niż obecnie? To znaczy, jeżeli taki plan będzie, to my na pewno nie będziemy też przeciwni, bo wszystko, co może poprawić komunikację, a wiemy, że przyszłością mimo wszystko, moim zdaniem również są koleje. Tak? Jeżeli mówimy o połączeniach tutaj krajowych, to nawet dobrze zorganizowana sieć kolejowa może wygrać z samolotami, tak? Które też, umówmy się, nie są neutralne dla środowiska. Najbardziej przyjazne jednak jest kolej. I tu na pewno też będziemy do tego się dokładać. Tak jak powiedziałem, my mamy może to szczęście, że mamy tą linię Poznań-Wrocław i ona nam otwiera duże możliwości. Natomiast są też kierunki, które są w tej chwili w jakiś sposób zaniedbane albo nieczynne. Gdyby była możliwość ich odtworzenia, a my możemy w tym również uczestniczyć, to jak najbardziej. No też tutaj, jeżeli chodzi o tą kolej metropolitalną, no to Rawicz ma trochę to nieszczęście, jeżeli mówimy o Wielkopolsce, że jesteśmy już daleko dosyć od Poznania i te analizy marszałka wskazywały, że tak jak jeszcze Leszno, powiedzmy, jest związane ten ruch pasażerski z takim codziennym dojazdem do Poznania, jest jednak zauważalny i odczuwalny, w związku z tym też Leszno weszło tutaj jako samorząd do tego projektu, to niestety Rawicz no już jest na tyle daleko, że na kolej metropolitalną się nie załapał. Być może ta sieć też będzie rozbudowywana. My też mamy trochę jeszcze inny aspekt. My jesteśmy też często, ja się śmieję, że geograficznie bliżej Wrocławia, w sensie też nawet pogodę mamy taką bardziej wrocławską jak poznańską. No a już nie mówię o odległości, tak? To jest 70 na 100 km. I w związku z tym też nasze zależności gospodarcze, czy związki gospodarcze też są z Dolnym Śląskiem, więc my administracyjnie jesteśmy w Wielkopolsce, ale być może nawet będzie tutaj możliwość współpracy takiej międzyregionalnej. Ja też już namawiałem obu marszałków, którzy w tej kadencji zajmowali się kolejnictwem, żeby taki szczyt kolejowy właśnie w Rawiczu zaplanować, spotkać się i porozmawiać o tym. Oni jako fachowcy też od spraw związanych z rozbudową sieci kolejowej. No właśnie, jaki by mieli pomysł na Rawicz, tak? Czy być może trzeba właśnie to zrobić tak, że tym bardziej, że koleje dolnośląskie już dzisiaj jeżdżą do Rawicza na zasadzie wyjścia poza region i tutaj mamy też świetne połączenia kolei dolnośląskich z Rawicza do Wrocławia. Więc być może też trzeba w tym kierunku pójść. To jest jakby też sprawa otwarta. Chciałem też zapytać, ponieważ wiem, że z tej kwestii kompetencji starostwo ma niewiele, ale być może z mojej strony tutaj właśnie jako, że jest Pan w Koliber TV, nie sposób mi nie zapytać, czy są jakieś plany na może jakieś minimalne deregulacje podatkowe, obniżki, ponieważ wiem, że w tej zakresie starostwo nie ma zbyt wielu możliwości, ale chociażby prawnie jakieś tutaj
kompetencje nieco ulżyć obywatelom. Ja myślę, że pewne też postulaty w tej kadencji nowej, tak, jakby tutaj no, opcja rządząca zapowiedziała, tak, jakby kibicujemy tym deregulacją, to są też kwestie, dzisiaj taką dyskusję słyszałem o tym, czy pensja minimalna i czy obciążenia związane też ze składkami za chwilę gdzieś nie będą powodować wykruszania się liczby małych przedsiębiorstw, a zwłaszcza mikro, tak, gdzie te składki są bardzo dotkliwe dla tych małych mikroprzedsiębiorstw. Więc wszystko, co sprzyja w jakiś sposób tej takiej deregulacji, oczywiście no, system ubezpieczeń jakiś musi być, tak. Natomiast tutaj oczywiście z jednej strony oczekujemy jakiegoś wysokiego standardu usług społecznych, które też kosztują, więc skądś na to trzeba brać środki, co jest oczywiście związane z podatkami, ale na pewno też uproszczenie podatków, tak, czy zwiększenie kwoty wolnej od podatku, to są też dobre kierunki. Rząd zapowiedział, zobaczymy, jaka będzie ich realizacja. Chociażby jeżeli nie likwidacja ZUS-u, bo to jest jakby no, bardzo daleko idące i myślę, że trudne do zrealizowania, ale na pewno jakieś ulgi w postaci czy wakacji od ZUS-u, tak, jeżeli tam powiedzmy są przejściowe kłopoty w przedsiębiorstwach, czy właśnie w małych firmach, czy innego rodzaju rozwiązania takie na początek może przejściowe, które obniżą ostatecznie te obciążenia, zwłaszcza firm, są jak najbardziej dobrym kierunkiem, będziemy je popierać. My jako powiat praktycznie nie pobieramy żadnych podatków, bezpośrednio nie jesteśmy biorcą żadnego rodzaju z podatków. No, uczestniczymy też w redystrybucji zarówno podatku PIT, jak i podatku CIT i też musimy powiedzieć sobie jako samorządowcy, że wszystko działa jakby kij ma dwa końce. No bo chyba, że też rząd, że tak powiem, nam tutaj dołoży udział w podatku VAT, co też było gdzieś tam zapowiadane, natomiast pytanie, czy się zrealizuje. Bo w drugą stronę, jeżeli obniżamy, dajemy ulgi, no to pamiętajmy, że te dochody nasze spadają. Tak? Oczywiście. Jeżeli spadają nasze dochody własne, no to nam budżet też się kurczy i czyli na zadania własne plus na wkład do projektów inwestycyjnych, wtedy mamy też mniejsze środki do dyspozycji, więc to też trzeba mieć na uwadze. Znaczy bardziej to wydałem w kontekście takim, ponieważ wiem, że gminy czy miasta mają takie uprawnienia i powiat wiadomo, może się tutaj jakby udzielać się w takiej przestrzeni, ponieważ mówię na przykład o specjalnych strefach ekonomicznych, które powstają w różnych gminach, miastach. I czy takie rozwiązanie byłoby rozpatrywane w kontekście powiatu rawickiego, czy dogadania się na przykład z miastem gminą Rawicz? Ja ostatnio rozmawiałem z takim przedsiębiorcą też i z przedstawicielem bankowości i opowiadał mi o sytuacji właśnie jednej z podwarszawskich gmin, gdzie podatki od środków transportowych są bardzo niskie. No i to powoduje, że bardzo dużo jest tam pojazdów rejestrowanych, no to jakby wynika z tak, faktu wiadomo też niższych obciążeń i czasami tak właśnie może warto nie patrzeć tylko na to, że patrząc, ustalając stawki podatku, że jak wydam wyższą stawkę, to sobie tam przeliczam tak, razy ilość płatników czy ilość hektarów i tutaj to są jakieś określone rodzaje wpływy, mniejsze lub większe. Czasami właśnie może warto nie wiem, czy dobre słowo zaryzykować, ale obniżyć te podatki, bo długofalowo one dadzą wyższe wpływy, no bo na przykład zachęcą do zakładania tutaj właśnie większej liczby działalności gospodarczych, czy przeniesienia nawet działalności, bo obciążenia podatkowe też związane z podatkami od nieruchomości potrafią być dotkliwe, tak? Jeżeli minister finansów oczywiście daje widełki, no można stosować minimalne, można stosować maksymalne, to już jest też polityka własna gmin, ale tutaj też uważam, że warto kształtować tę politykę tak analitycznie, to nie zawsze jest tak, że podnosząc dostajemy wyższe wpływy, bo na przykład właśnie przedsiębiorcy uciekają do sąsiednich gmin czy samorządów, gdzie te podatki są niższe, a dzisiaj wiele jest takich działalności, które przenieść, to jest naprawdę bardzo szybko można i to też jest istotne. Rozumiem w pełni. Dziękuję bardzo, myślę, że tym akcentem zakończymy. Moim rozmówcą był pan Adam Skorzyński, Zarosz Starawicki. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia lub usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Do usłyszenia, do zobaczenia, do widzenia. Dzięki.